Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was tak naprawdę z dosyć konkretnym filmem, ponieważ chciałbym wam jak najlepiej przybliżyć cały ten proces pośmiertny Simów The Sims 4, jak działa ten system nagrobkowy i też jak uniknąć tak zwanego po prostu znikania tych Simów, gdzie potem w tym drzewie genealogicznym tworzą się okropne dziury, których nie mogę po prostu przebaczyć. Także no myślę, że bez zbędnego gadania możemy sobie zaczynać. Ja was zapraszam na moje sociale, Instagram Sebus oficjalnie, a wszystkie pozostałe macie w opisie. A my możemy zaczynać, let's go! Okej, pierwszą, najważniejszą rzeczą w tym wszystkim oczywiście jest to, że wasz sim musi dokonać żywota i tak naprawdę może on skończyć albo śmiercią naturalną, albo po prostu w jakiś tam sposób, który sobie określicie. No i w miejscu zgona waszego sima pojawia się nagrobek, który tak naprawdę jest bardzo w tym wszystkim kluczowy i to wy zdecydujecie, czy zostawicie go sobie na działce, czy wyposażeniu, czy też po prostu wywieziecie go na okoliczny cmentarz. I teraz tak naprawdę gra będzie się różnie zachowała w zależności od tego, jakie mieliście relacje z tym duchem. Jeśli był to wasz przyjaciel, to gra będzie powodować, że ten duch będzie was zapraszać na jakieś okoliczne imprezy albo jakieś życzenie przesyłać, co jest dziwne. Natomiast jeśli nie mieliście żadnych relacji, no to cóż, no po prostu nie będzie on nic wobec waszej rodziny się odzywać. I teraz tak mi się wydaje, że sam proces jakby odbierania tych wszystkich zaproszeń na jakieś imprezy i w ogóle rozmawiania z tym duchem już sam sobie powoduje, że ten duch po prostu nie zniknie z tego całego świata. Natomiast, no nie wiem, ja tego nie testowałem, bo w moim save'ie nie mam takiej zasady, żeby po prostu rozmawiać z duchami, to jest, no wiecie, to się mija z celem. Natomiast jeśli nie prowadzicie żadnych interakcji, tak jak ja z tymi duchami, to gra po prostu wyświetli wam komunikat, który jest niezwykle ważny, czyli duch tego sima słabnie. I to jest, słuchajcie, kluczowy moment, bo tak naprawdę w tym momencie gra wam alarmuje. Hej, rozpocznij jakiekolwiek interakcje z tym duchem, ponieważ zaraz ci go usuniemy. No i wtedy, słuchajcie, tak jak mówię, możecie sobie po prostu, nie wiem, popłakiwać, powzmacniać więzi, bo na nagrobku się pojawia taka interakcja wzmocnień więzi z tym simem, no i nagle, słuchajcie, wszystko wraca do normy i tak naprawdę mógłbym w tym momencie zakończyć materiał Gitara Siema. Ale nie, to tak właściwie nie jest, ponieważ myślę, że są jeszcze ludzie, którzy spotykają się z taką sytuacją, gdzie po prostu nagrobku nie mają. I teraz tak, będziecie potrzebowali dwóch modyfikacji, gdzie jedna jest totalnie taką dodatkową rzeczą, ale może się jednak przydać. Pierwszą modyfikacją będzie oczywiście MC Command Center. Kliknijcie sobie w kontakty i wybierzcie sobie tego ducha, nakliknijcie na niego MC Command Center i tam w oznaczeniach powinna być opcja nigdy nie usuwaj. Tak, i teraz gra przy kolejnej jakby takiej, wiecie, etapie usuwań różnych simów i duchów, po prostu pominie tego sima i ten sim będzie nieusuwalny i będzie sobie on do końca tak naprawdę życia sobie być. No ale co w sytuacjach, kiedy jakimś dziwnym przypadkiem nie macie tego ducha gdzieś w kontaktach? Wiecie, jeszcze, sorry, bo tak trochę nie po kolei mówię, ale jeśli nie macie go ani w kontaktach, ani w drzewie genealogicznym, no to już jest koniec. Z tego tak naprawdę już się nic nie da raczej zrobić. Naprawdę próbowałem wszystko, ale nie da się odzyskać tych simów. Przynajmniej ja o tym nie wiem. Szukałem różnych rozwiązań, różnej pomocy, tak naprawdę, żeby odzyskać jakieś tam nagrobki, różne rzeczy. Natomiast te rozwiązania są nieaktualne, linki wygasły. Jeśli po prostu przestaniecie opłakiwać, wzmacniać więzi, jeśli macie na przykład nagrobek, to po prostu ten nagrobek będzie pusty, tak, i będzie tylko opcja zniszcz. To już jest, słuchajcie, za późno. To już jest za późno. Natomiast jeśli jeszcze ten sim jest, po prostu go nie znacie i nie wiecie, jak go przywołać, przychodzę do was z modyfikacją na pozy. Tak, i to może się wydawać dziwne, bo okej, mamy pozy, mamy animacje, ale do tego mamy jeszcze takiego rycerza, który jest mega potrzebny w pozach i on powoduje, że ustawiacie go sobie na przykład na kanapie albo, nie wiem, na jakimś stole i po prostu, wiecie, simowie tam mogą sobie ładnie pozować na tym. No i kiedy klikniecie na tego rycerza, pojawia wam się opcja przywołaj albo przenieść, chyba coś takiego.
i nas będzie interesować opcja przywołaj, bo wtedy pojawia się cała lista wszystkich dostępnych simów na całym w ogóle simowym świecie. To jest niesamowite i nawet pojawiają się tutaj postacie z tych początkowych pokoleń, co mnie bardzo dziwi i co udowadnia i pokazuje, że jakby informacje o tych simach dalej gdzieś są, że oni nie znikają, tylko nie wiem, co się z nimi dzieje. Czyli gra gdzieś przechowuje te informacje na temat tych simów. Mam wrażenie, że w ogóle właśnie to znikanie, tak samo dzieje się z dziećmi, które nam odbiera opieka społeczna w Simsach 4. One też znikają i nie da się ich odzyskać, chociaż nie wiem. Natomiast pojawi wam się lista, prawda? I w tej liście powinien być wasz duch. Jeśli znajdziecie go i klikniecie i on wam się nie pojawi, no to znaczy, że po prostu zniknął i no nie ma rozwiązania, gra go usunęła i nie da się nic z tym zrobić, ale jakieś informacje są. A jeśli wam się pojawi, no to proszę bardzo, możecie go sobie poznać znowu, możecie się znowu z nim zaprzyjaźnić i znowu go oznaczyć do nieusunięcia. Natomiast takie głupie rozwiązanie na temat jakby odzyskiwania tego nagrobka, jakie mi tylko przyszło na myśl, bo wiem, tak jak już o tym wcześniej wspomniałem, są jakieś rozwiązania, żeby te nagrobki odzyskać. Natomiast, tak jak mówię, po prostu nie działały te linki i nie mogłem tego pobrać. Możecie na przykład go ożywić i zabić jeszcze raz tym modem. Tam w MC Commanderze do wszystkiego możecie dojść, tam macie władzę 100% i nagrobek będziecie mieli. Możecie go sobie w prosty sposób wzmacniać z nim więzi, opłakiwać i tak naprawdę nie musicie się martwić o żadne tutaj MC Commandery, żeby oznaczać go jako nieusuwalny. I możecie sobie skasować te wszystkie mody i jesteście zadowoleni. Więc powiem wam tak, no cały ten proces drzewa genealogicznego, umierania i nagrobku nie podoba mi się w tej części. Nie wiem, jak było w trójce, ale w dwójce chyba mimo wszystko te informacje o tych simach zawsze były zapisywane i po czym się wracało po 50 pokoleniach, to chyba te w drzewie genealogicznym był porządek. Natomiast tutaj dzieje się coś takiego, że z czasem po prostu te simy nam znikają, ale zapytacie się dlaczego? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego moi simowie, dlaczego moje duchy znikają? Nie ma nigdzie oficjalnego oświadczenia, dlaczego się tak dzieje, więc też doszedłem do tego sam. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że po prostu jest w tym świecie równowaga. Gra tworzy nowych simów i kasuje starych, więc to jest coś takiego. Tak jedyne moim zdaniem racjonalne rozwiązanie. Moim zdaniem powinno to być troszeczkę inaczej wykonane. Dlaczego ta gra nie mogłaby po prostu przechowywać tych informacji w tym drzewie genealogicznym, żeby po prostu, wiecie, no oni byli widoczni w drzewie genealogicznym, ale mogą sobie być usunięci i w ogóle mogą sobie nie istnieć. Po prostu chodzi o to zdjęcie i jakieś podstawowe informacje, żeby były w tym drzewie genealogicznym, a gra po prostu idzie na prościznę i to usuwa, znika i tworzą się dziury i potem, słuchajcie, naprawdę mi się chce płakać, jak ja oglądam moje drzewa genealogiczne i są w nich dziury. No i ja na szczęście takiego problemu, wiecie, no nie mam u mnie na sejwie, bo regularnie, tak jak mówię, dbam o te nagrobki i nikt mi nie znika, ale widzę to po prostu po miastowych simach, którzy rozmnażają się w zaskakującym tempie i po prostu to, co się dzieje w ich drzewach genealogicznych, to jest jakaś masakra, nic się nie trzyma kupy, połowa nie zna swoich ojców, swoich matek, wszyscy znikają, umierają i myśl i znajomość tych simów po prostu, wiecie, znika. Nie, w ogóle ich nie było. Więc to są takie moje parę, to jest kilka moich sprawdzonych sposobów. Jeśli tworzycie wielopokoleniowe, wielodzietne rodziny, to myślę, że wam to się niezwykle przyda. Jest to mega ważne, żeby potem, wiecie, fajnie sobie wrócić do tego drzewa genealogicznego i żeby wszyscy sobie byli, wszyscy dalej sobie istnieli. Także, nie wiem, polecam sobie stworzyć jakiś taki właśnie rodzinny, okoliczny cmentarz i sobie po prostu wszystkich regularnie opłakiwać albo po prostu sobie wszystkich poznaczać nie do usunięcia. I tak naprawdę sprawa jest załatwiona. Więc mam nadzieję, że tym sposobem jakoś wam pomogłem i no cóż, no jeśli po prostu wasz sim zniknął i nie da się nawet go przywołać tym rycerzem, no to cóż, no nic nie da się zrobić, kochani, no trudno, po prostu sim zniknął, został usunięty. Natomiast jeśli jeszcze jest, no to jeśli jeszcze był, o, no to i oznaczyliście go, że jest teraz nieśmiertelny, nie do usunięcia, o, to jest lepsze określenie, albo macie jeszcze jego nagrobek i w ogóle, to się bardzo cieszę, bo to powoduje dużo, dużo radości, że jest porządek na tym sejwie. Okej, to tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. My się widzimy kolejnym razem.
To chyba tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do usłyszenia i my się widzimy kolejnym razem. Hej!